Czy w niebie będą kobiety? Czy w niebie będą kobiety? To rozważanie dotyczy tematu takiego jak gloryfikacja, uwielbione ciała. Co to znaczy upodobnić się do obrazu Chrystusa? Pewna siostra o inicjałach JV zadała bardzo interesujące pytanie. Pewnego dnia przeczytałam coś rzekomo chrześcijańskiego autora, co mnie zdenerwowało. Autor ten powiedział, że w niebie nie będzie kobiet, ale że Bóg zamieni wszystkie kobiety w mężczyzn. Opierał to na fragmencie, który mówi, że będziemy jak aniołowie, a ponieważ wszyscy aniołowie pojawiają się jako mężczyźni, musi to oznaczać, że kobiety nie będą już kobietami. Opierał się również na fragmencie, który mówi, że zostaniemy upodobnieni do obrazu Chrystusa. Mówił, że tylko mężczyźni są na obraz Boga. Myśl, że miałabym stracić swoją tożsamość jako kobieta, jest dla mnie przykra. Zdaję sobie sprawę, że wyrwał te fragmenty z kontekstu, przekręcając i wypaczając ich znaczenie, ale trudno mi odrzucić te błędne interpretacje. Czy w niebie będą kobiety? Przypomnijmy sobie pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. I to jest odpowiedź, którą chciałbym tutaj udzielić. I myślę, że ona może pomóc takim osobom jak siostra, która napisała to pytanie. Przypomnijmy sobie pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Mojżesza, pierwszy rozdział, 27 werset, ale również pierwsza Mojżesza, 5 rozdział, 2 werset i Mateusza 19:4 i Marka 10:6. Jego pierwotnym planem było, aby mężczyźni i kobiety rozmnażali się i zapełniali ziemię. Pan Jezus Chrystus planował żyć z nimi na ziemi. Pierwsza Mojżeszowa 3:8 o tym nam wyraźnie mówi. Plan ten wypełnił się częściowo, ale został przerwany przez grzech człowieka i plan ten wypełni się w przyszłości. Najpierw w czasie Nowego Przymierza jako namiastka, a potem w wiecznym Królestwie Chrystusa, które rozpocznie się na ziemi podczas właśnie Nowego Przymierza, podczas tysiąclecia, a następnie przeniesie się na nową ziemię. Po tym jak Adam i Ewa zgrzeszyli, stali się śmiertelni, a całe ich potomstwo odziedziczyło tę śmiertelność. Zachowali jednak swoją płeć, podobnie jak ich potomstwo. Płeć istniała w każdej dyspensacji. Będzie istnieć również na nowej ziemi. Kiedy Bóg zniszczył świat potopem, ocalił zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a także samca i samicę wszelkiego ciała, to jest wszystkie zwierzęta lądowe. Tak. I tutaj możemy zauważyć, że ponownie Pan Bóg założył świat z synami i synowymi Noego oraz wszystkimi samcami i samicami zwierząt. W Nowym Przymierzu, w tysiącleciu, populacja świata wzrośnie. W ciągu tego tysiąca lat urodzą się miliardy dzieci. Mężczyźni i kobiety urodzeni w ciągu pierwszych kilku lat prawdopodobnie pozostaną przy życiu aż do końca, bo sugeruje nam to Słowo Boże zapisane w Izajasza 65:20. Oczywiście naszym wiecznym przeznaczeniem nie jest trzecie niebo, jest to tymczasowe miejsce oczekiwania do czasu powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecznym domem wierzących będzie nowa ziemia. Tak mówi nam Objawienie 21:22.
to znaczy rozdziały 21 i 22. Obecnie w trzecim niebie znajdują się niezliczone miliony kobiet. One wraz ze wszystkimi przebywającymi tam mężczyznami tęsknią za pochwyceniem i tysiącleciem. Wszyscy wierzący zostaną zjednoczeni w czasie pochwycenia. Objawienie 14:4 wskazuje, że ucisk będzie również czasem, kiedy będą widziane kobiety, czyli że w ucisku będą kobiety. Słowo kobieta występuje w objawieniu 15 razy, choć nigdy w końcowych rozdziałach. Ostatnie dwa rozdziały objawienia dotyczą wiecznego królestwa na nowej ziemi. Ani mężczyźni, ani kobiety nie są wymienieni z imienia w tych rozdziałach. Słowo antropos, oznaczające rodzaj ludzki, występuje w objawieniu 21:3. Oto przybytek Boga między ludźmi, antropon, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem, laoi, jego, a sam Bóg będzie z nimi. Pokazuje to, że kobiety będą częścią stanu wiecznego. Gdyby obecni byli tylko mężczyźni, użyto by słowa aner. Aner słowo jest na przykład w 1 Tymoteusza 2:8. Z listu do Hebrajczyków 11 wiemy, że mężczyźni i kobiety będą w wiecznym królestwie. Wspomniani są Abraham, mężczyzna, Sara, kobieta, Rahab, kobieta, Dawid, Samuel, mężczyźni i inni. Sara i Rahab nadal będą Sarą i Rahab. Słowo przetłumaczone jako kobieta występuje 79 razy w Starym Testamencie i 4 razy w Nowym Testamencie. Słowo przetłumaczone jako matka występuje w Biblii 336 razy. 239 razy w Starym Testamencie i 97 razy w Nowym Testamencie. Żona występuje 86 razy w Nowym Testamencie i 314 razy w Starym Testamencie. Kobiety są wywyższone w Biblii jako równe partnerki w Bożym programie. I chciałbym omówić teraz dziwne biblijne pseudodowody, które usłyszała siostra JV. Po pierwsze, chociaż wszystkie anioły wydają się mężczyznami, nie wiemy tego na pewno. Co najmniej miejsce z Zachariasza, 5 rozdział, 7 do 9 wersetu wskazuje, że co najmniej dwie kobiety ze skrzydłami niosącymi efę to są istoty, no przecież nie ludzkie, a właśnie wyglądające na anielskie. Więc mielibyśmy co najmniej dwóch aniołów płci żeńskiej w tym przypadku. Są nazwani kobietami. I przecież ile razy jest angelofania w różnych miejscach Biblii, to nie zawsze jest powiedziane, że dany mężczyzna jest aniołem. Tylko kontekst wskazuje, że należy uważać, że to jest anioł. A więc widzimy, że żaden werset nie wskazuje, że wszyscy aniołowie są płci męskiej, a wręcz mamy przykład, że co najmniej dwóch aniołów jest płci żeńskiej. Cztery żywe stworzenia to anielskie istoty, które czczą Boga. Jest o nich mowa dwukrotnie w księdze Ezechiela i 11 razy w księdze Objawienia. Chociaż mogą być płci męskiej lub żeńskiej, możliwe jest również, że nie mają płci. Nie wiemy wystarczająco dużo o tych aniołach, o czterech twarzach. Po drugie, nawet jeśli wszystkie anioły są mężczyznami, to nie są ludźmi. Nie zostały zaprojektowane do prokreacji. Wierzący w uwielbionych ciałach będą do nich podobni w tym sensie, że nie będą się już rozmnażać. Ale uwielbieni wierzący nadal będą ludźmi. Mężczyźni będą mężczyznami, a kobiety kobietami.
Po trzecie, bycie stworzonym na obraz Boga nie odnosi się do jego fizycznego wyglądu. Bóg Ojciec nie ma wyglądu fizycznego. Istnieje wiele dyskusji na temat tego, czym jest obraz Boga w ludziach. Z pewnością obejmuje on wolę, emocje, rozum i charakter moralny. Prawdopodobnie obejmuje również kreatywność, chociaż moralny charakter ludzi został zepsuty przez upadek, nie został zniszczony. Kiedy zostaniemy uwielbieni, będziemy podobni do Chrystusa, bo tak uczy nas 1 Jana 3:2. Oczywiście Pan Jezus sam jest dokładnym obrazem Boga Ojca. Jak mówi Ewangelia Jana 1 rozdział 18 werset i 14 rozdział 9 werset i 2 Koryntian 4:4 oraz Kolosan 1:15. Nie wszyscy będziemy mężczyznami, tak jak nie wszyscy będziemy fizycznie podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy wyglądać tak, jak wyglądamy w tym życiu, jednak z usuniętymi wszystkimi ułomnościami. Moralnie natomiast będziemy do Niego podobni. Nigdy więcej nie zgrzeszymy. Pomysł, że tylko mężczyźni są na obraz Boga, jest niedorzeczny. Jest to sprzeczne z faktem opisanego w Biblii przebiegu stworzenia. Temu autorowi, podającemu się za chrześcijanina, pomyliła się Biblia z Koranem i raczej dopatrywałbym się, że to był jakiś po prostu mahometanin, który udaje chrześcijanina po to, żeby zrobić zamieszanie. Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę. Oboje są na obraz Boga. Mężczyźni i kobiety w uwielbionych ciałach będą chwalić Boga na wieki. To jest coś, na co warto czekać. I warto jeszcze podkreślić, że słowo aner występuje 219 w Nowym Testamencie, a to jest słowo mężczyzna. Jest pewien błąd, pewna pomyłka w popularnej stronie God Questions, która błędnie przedstawia tą sprawę. Pytanie, czy aniołowie są płci męskiej czy żeńskiej, jest prawdopodobnie dyskusyjne. Aniołowie są istotami duchowymi, jak pisze God Questions, powołując się na Hebrajczyków 1:14, a zatem przypisywanie im płci jest niecelowe, kontynuuje God Questions. Możemy jedynie powiedzieć, że Pismo Święte przedstawia anioły jak gdyby były płci męskiej, kontynuuje God Questions w artykule Angels Male Female HTML. To zbyt daleko idące stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że Zachariasza 5:7-9 pokazuje trzy kobiety, z których co najmniej dwie wyglądają dziwnie. Nie są ludźmi, mają skrzydła, na których latają. A co to jest za stworzenie, które wygląda jak człowiek, ale ma skrzydła, na których lata? Biblia w innych miejscach przyzwyczaiła nas do tego, że tak opisywani są aniołowie. I te kobiety są ze skrzydłami podobnymi do skrzydeł bocianich. Więc tutaj co najmniej jest silna sugestia, że te kobiety są aniołami i to płci żeńskiej. Kobiety, które zwyciężą w tym życiu, będą rządzić z Chrystusem w życiu przyszłym. Należy zauważyć, że kobiety władcy będą miały władzę pierworodnych synów, nawet jeśli pozostaną kobietami. I tu warto sobie wziąć pod uwagę Słowo Boże zapisane w Rzymian, 8 rozdział, 14 werset i w Objawieniu, 21 rozdział, werset 7. Niech Bóg ci błogosławi.